Szczęść Boże, Karolina Gierad, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Częściowo na wschodzie, w basenie Morza Śródziemnego oraz nad północno-zachodnią Europą pola wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie obszar obniżonego ciśnienia. Do naszego kraju nadal napływa chłodna masa powietrza. Na południowym wschodzie, na południu i na krańcach zachodnich pogodnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady. Deszcz pojawi się w Moskwie, w Berlinie oraz we Wiedniu. Najchłodniej w stolicy Rosji 13 stopni, a najcieplej w Madrycie 39 kresek. A w naszym kraju czeka nas słoneczny dzień. Przelotne opady deszczu na Śląsku i na Żuławach. Na bezchmurne niebo mogą liczyć mieszkańcy krańców wschodnich. A w pozostałych rejonach zachmurzenie małe i pogodnie. Temperatura maksymalna od 18 stopni na zachodzie do 23 kresek w Warszawie, w Krakowie i w Częstochowie. Będzie wiał słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie się waha. Na barometrach zobaczymy 1011 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.